Jak działa turbina wiatrowa i jak wygląda produkcja prądu z wiatru? O tym dowiesz się w dzisiejszym odcinku. Poruszę takie zagadnienia jak krótka historia wykorzystania wiatru przez człowieka, budowa klasycznej, czyli trójpłatowej turbiny wiatrowej, jak wygląda przemiana energii w prąd i między innymi to, jakie są limity prędkości wiatru. No więc zaczynamy. Już nasi praprzodkowie starali się wykorzystać wiatr do swoich celów i między innymi na przykład 5000 lat temu Egipcjanie używali pierwszych łodzi, a później na przykład w Mezopotamii wykorzystywano wiatr, czyli pierwsze takie młyny do wadniania pól. W Europie na przykład w późniejszych wiekach stosowano młyny do mielenia zboża, czy też napędzania różnych turbin wiatrowych. No ale przecież my żyjemy dzisiaj w epoce energii elektrycznej i tak naprawdę to głównie dla niej potrzebujemy znaleźć jakieś zastosowanie, więc skądś musimy tą energię brać. No i człowiek w pewnym momencie wymyślił, że fajnie by było, żeby ta energia pochodziła z wiatru. No skoro wiatr cały czas wieje, to czemu nie mógłby nam dostarczyć energii elektrycznej? I tak wynaleziono pierwsze turbiny wiatrowe. Zanim poruszę temat tego, jak produkowany jest prąd z turbiny wiatrowej, jak przekształcany jest wiatr w prąd, najpierw omówię, jak zbudowana jest taka klasyczna, czyli trójpłatowa siłownia wiatrowa, siłownia inaczej turbina wiatrowa. Przede wszystkim, jeśli tak spojrzysz na turbinę wiatrową, to co widzisz? Przede wszystkim wielkich rozmiarów wieże. Zbudowana jest w głównej mierze z metalu i stanowi no, mniej więcej 30-60% wagi całej turbiny. Jest to stal, no ale też w pewnych konstrukcjach można użyć także wzmacnianego betonu. Co jest tutaj takim minusem tego rozwiązania betonowego, to, że jego produkcja odpowiada również za produkcję CO2, więc tak naprawdę to ten ekologiczny aspekt turbiny wiatrowej miałby pewien minus w postaci tej produkcji CO2. Tak, produkcja stali jest ciut bardziej ekologiczna. Pytanie, czy można zastosować inne materiały na konstrukcję wieży? Otóż, o dziwo tak. Jakie? Drewno. Nikt by raczej o tym nie pomyślał, ale faktycznie drewno służy jako konstrukcja, może nie w jakiejś dużej mierze turbin wiatrowych, aczkolwiek jest taka turbina wybudowana w Niemczech. Ma ona 100 metrów i to dziwo działa. Ostatnio dowiedziałam się także o pewnej szwedzkiej firmie. Ta firma nosi nazwę Modvion. Pochodzi ona z Göteborga i tam ta firma projektuje i wytwarza w swoim zakładzie turbiny w oparciu, właściwie wieże turbin w oparciu o laminowane drewno. W ramach takiej ciekawostki powiem, że w czerwcu 2023 roku rozpoczęto stawianie, jak do tej pory, najwyższej, bo 105-metrowej wieży drewnianej w rejonie Skara w Szwecji i na szczycie tej turbiny ma zostać zamontowane urządzenie, czyli gondola o mocy 2 MW. Zobaczymy. Będziemy śledzić, jak to się dalej rozwinie. Pytanie. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wysokie mogą być wieże? Właściwie dlaczego akurat tyle, a nie mniej, nie więcej? Założenie jest takie, że im bliżej gruntu, tym ta prędkość wiatru jest mniejsza. No na pewno zauważyliście różnicę prędkości wiatru stojąc powiedzmy na poziomie gruntu, a po wejściu na przykład na jakąś wysoką konstrukcję, wieża widokowa, jakaś wieża Eiffla czy coś w tym rodzaju, że tam ten wiatr jest dużo silniejszy. Oczywiście im wyżej nad poziom morza, im wyżej nad poziom lądu, to tym prędkość jest większa. No to pytanie, czy nie warto wybudować na przykład 500-metrowej wieży, ten wiatr byłby już wystarczająco silny, żeby powiedzmy napędzić taką turbinę, która generowałaby prąd dla, nie wiem, małego miasteczka chociażby. Ale niestety nasi inżynierowie, nasi konstruktorzy nie są jeszcze w stanie wybudować tak wielkich konstrukcji, no bo pomyślmy sobie, ta wieża nie wzrasta tylko w górę, ale też, żeby zachować stabilność, musi się rozrastać wszerz, bo to tak naprawdę nie jest, ta wieża nie stanowi jednego pala, tylko to jest coś a la stożek z obciętym wierzchołkiem. Ile byśmy potrzebowali materiału, żeby zbudować taką, powiedzmy, 500-metrową wieżę, no to byłyby już olbrzymie ilości materiałów, olbrzymie koszty. Pytanie, czy to
to by było w ogóle opłacalne, czy ta konstrukcja, którą byśmy zbudowali, byłaby w ogóle na tyle stabilna, żeby wytrzymać te duże prędkości wiatru. Otóż nie, więc standardowe, stawiane obecnie w takich najbardziej komercyjnych farmach wiatrowych turbiny, no to mierzą mniej więcej od 60 do 120, no ale oczywiście robimy wszystko, znaczy nie my, tylko może bardziej inżynierowie i konstruktorzy robią wszystko, żeby te konstrukcje były jak największe, no bo to już się potem przekłada na niższe koszty całej instalacji, no ale o tym będzie w dalszych częściach poruszających energię wiatrową, no ale o tym jeszcze wspomnę później. Pewnie może zastanawiasz się, jakie są obecnie najwyższe turbiny wiatrowe. Właśnie nie byłabym sobą, gdybym nie poszukała takiej informacji i faktycznie numerem jeden jest turbina należąca do firmy Vestas i zbudowana, tutaj się podeprę notatkami, bo duński nie jest moim pierwszym językiem, to jest Osterild, przepraszam wszystkich mówiących po duńsku i odbiorców tego kanału. To jest, znajduje się w Test Center w Danii i siłownia ma taką piękną, wiele mówiącą nazwę V236-15MV. Brawo. Możemy się domyślać, że te 15MW to jest moc, faktycznie 15 MW. Taką moc wyprodukowuje ta turbina i mierzy ona imponującą wysokość 280 metrów. Ile to jest? Przeciętny 10-piętrowy blok ma mniej więcej od 30 do 35 metrów. Drugą co do wielkości konstrukcją jest turbina Heliade X. Ta akurat należy do firmy GE i znajduje się w porcie w Rotterdamie. Ma jedynie 220 metrów, a jej łopaty mierzą około, każda z tych łopat mierzy około 115 metrów. A no, jak już poruszyłam temat łopat, to właśnie drugim elementem składowym turbiny wiatrowej są faktycznie te łopaty. No ale czy to są takie zwykłe łopaty, takie sobie metalowe łopaty? No otóż nie, no bo ten wiejący na dużej wysokości 60, 100, 200 metrów wiatr, no ma już, niesie ze sobą jakąś energię. Konstruując te łopaty, musimy mieć na uwadze takie elementy, takie zagrożenia do tych łopat, jak temperatura, woda, nasłonecznienie, no ale one muszą być też odporne na silne obciążenia wiatrem. Dodatkowo muszą być lekkie. Ta produkcja elementów i transport ich potem na miejsce docelowe nie mogą być zbyt kosztowne, to wszystko musi być niestety opłacalne. No metal odpada, bo tutaj pojawia się podatność na zmęczenie. Co jeszcze odpada? Odpadają też polimery, bo stosunkowo małą sztywność mają. Ceramika, no jest krucha niestety, lubi pękać. Dlatego w efekcie różnych badań, testów zdecydowano, że najlepszym komponentem będą włókna. Kompozyty wzmacniane włóknami charakteryzują się niską gęstością, czyli są lekkie, ale za to mają dosyć wysoką wytrzymałość. Obecnie większość łopat wykonuje się z polimerów wzmacnianych włóknami. Pierwsze z nich to są włókna szklane, a drugie to są włókna węglowe. Jak już wcześniej mówiłam, łopaty są poddawane ciągłym i cyklicznym obciążeniom. Te obciążenia wynikają z tych ciągłych obrotów tych łopat i w zależności od położenia wyróżniamy różne rodzaje tych obciążeń. Jeszcze łopaty przypominają trochę takie płaty czy skrzydła samolotu. Mają one aerodynamiczny kształt, żeby te opory wiatru były jak najmniejsze, a siły jak największe. Co dzieje się z takimi łopatami? No bo skoro one są poddane takim ekstremalnym obciążeniom, takim ekstremalnym warunkom pogodowym, no to niestety średnio co 2 do 5 lat wymagają one naprawy lub wymiany. Te, których nie da się już niestety naprawić, muszą podlec utylizacji, ale czy da się zutylizować łopaty? No niestety materiały, z których są skonstruowane, nie pozwalają nam na to. Tu jest bardzo duży problem, jeśli chodzi o ten aspekt ekologiczny. Teraz na emeryturę przychodzą te turbiny wiatrowe, które swój żywot zaczynały w latach 90. No mają już po 30 lat, także nadszedł czas na ich emeryturę. O ile metalowe części stanowiące trzon tej wieży da się przetopić, przerobić na inne konstrukcje, o tyle z łopat nie da się nic zrobić. Jest rozwiązanie. Można te łopaty składować. Jest to pewne rozwiązanie, nie każdy, byłoby to olbrzymia ilość miejsca. Drugim pomysłem jest ich zakopywanie. Nie są one akurat na tyle szkodliwe, leżąc w ziemi, żeby stanowiły zagrożenie człowieka dla przyrody. Nie chcemy się pozbywać naszych śmieci czy tam odpadów, zakopując je gdzieś. Są takie rozwiązania, quasi rozwiązania właściwie, które można stosować. Wielu inżynierów zastanawia
zastanawia się, jak podołać temu problemowi. Wiecie co? Te łopaty, które przeszły na emeryturę, znajdują zastosowania na przykład jak kładki dla pieszych, kładki dla rowerów, takie mini mostki. Gdzieś tam w Danii stoi nawet zadaszenie dla parkingu rowerowego, czy robi się z nich na przykład ogrodzenia, ław. Pomysłowość ludzka nie zna granic, także pewnie co byśmy nie wymyślili, to ktoś już to stworzył. Tutaj może zamknę temat łopat i przejdę do trzeciego elementu, trzeciego z tych elementów, które widać patrząc na turbinę wiatrową. I jest to gondola. To jest serce, mózg, łączy łopaty z wieżą. To tam znajdują się te wszystkie elementy sterownicze, takie jak generatory, piasty, wał, wokół którego obraca się cały wirnik. Tam znajduje się również ten komputer sterowniczy, urządzenie do pomiaru prędkości kierunku wiatru, hamulec, który w odpowiednim momencie potrafi zatrzymać całą konstrukcję. Jest też odpowiedni mechanizm, który jest w stanie obrócić całą konstrukcję, tak żeby była ona ustawiona do wiatru pod optymalnym kątem, jak działa turbina wiatrowa. Otóż w fizyce nie ma powstawania czegoś z niczego, także jedna energia musi zostać przekształcona na drugą. Właściwie tutaj mamy aż dwa stopnie przejścia. W turbinie wiatrowej wiejący wiatr to jest energia kinetyczna. Ta energia kinetyczna działa na łopaty, wprowadza je ona w ruch wirowy, czyli to jest energia kinetyczna, zamieniona jest na energię mechaniczną obrotu i tam obracające się łopaty obracają cały wał połączony z generatorem i w tym generatorze następuje przekształcenie energii mechanicznej w energię elektryczną. Teraz wspomniałam wcześniej o prędkościach wiatru. Otóż całe turbiny wiatrowe konstruuje się w takich pewnych klasach, które są związane z prędkościami wiatru, do jakich dostosowany jest turbina. Mamy klasy pierwszą, drugą i trzecią. Pierwsza turbina to jest przystosowana do wiatru wiejącego z prędkością 10 metrów na sekundę. To jest tak mniej więcej 36 km na godzinę. Druga klasa odpowiada z 8,5 km na sekundę, co przekłada się na 31 km na godzinę. No i trzecia klasa to 7,5 metra na sekundę, to jest 26 km na godzinę. I teraz, co jest kluczowe właśnie w przypadku turbin wiatrowych, o czym też będę mówić później, jest prędkość wiatru. Zarówno ta minimalna, jak i ta maksymalna, no bo przy zbyt słabym wietrze nie ma opcji, że turbina ruszy. Dla turbin tych klasycznych, które teraz właśnie omawiam, czyli trójpłatowych, ta prędkość minimalna wynosi 4 metry na sekundę. Zakłada się, że poniżej tej prędkości turbina nie ruszy. Maksymalna prędkość, no właśnie, co się rozumie przez maksymalną prędkość? No bo czy jest coś takiego, że wiatr może wiać za mocno? No może wiać, niestety. Przy zbyt dużej prędkości wiatru te łopaty mogłyby odwracać się za szybko, mógłby zostać uszkodzony generator, mógłby paść one w pewne drgania, co mogłoby doprowadzić do ich uszkodzenia, mogłyby stanowić zagrożenie dla ludzi, mogłyby pewne komponenty się pourywać. Niestety jest to dosyć niebezpieczne i dlatego przy prędkości mniej więcej 25 metrów na sekundę, co odpowiada 90 km na godzinę, no czyli taki już dosyć silny wiatr, specjalny komputer steruje hamulcem, który następnie zatrzymuje całe urządzenie, mimo że wiatr wieje, nie porusza się ono dalej. Przed ostatnim, albo ostatnim takim głównym aspektem, jakim zamierzam dzisiaj poruszyć, będzie wpływ turbin na otaczający nas świat. No jeśli tak spojrzymy na media, to okaże się, że faktycznie w porównaniu na przykład z fotowoltaiką, energetyka wiatrowa wzbudza kontrowersje. Czego one wynikają? No być może z tego, że turbina wiatrowa ma jednak swoje rozmiary. Jeśli postawimy ją w otoczeniu, no to faktycznie stanowi ona jakiś taki duży komponent. Muszę powiedzieć, że to na pewno nie wiedza na temat działania być może tego rodzaju odnawialnego źródła energii. Coraz więcej osób ma fotowoltaikę w domu i jednak zdaje sobie sprawę mniej więcej, jak ona działa. A z kolei nie powiedziałabym, żeby wiele osób jednak miało w domu turbinę wiatrową, chociaż faktycznie jako źródło jest to możliwe. Przejdźmy może do tych aspektów wpływu na środowisko, na otaczający w każdym razie nas świat. Pierwszym takim aspektem jest z pewnością wpływ na środowisko. Co mam na myśli mówiąc wpływ na środowisko? To, czyli jak jego produkcja i żywotność, czy cały cykl życiowy wpływają pozytywnie bądź negatywnie na nasze środowisko. Z danych uzyskanych w portalu Our World in Data wynika, że faktycznie ta energetyka wiatrowa jest ponad 205 razy
mniej obciążająca dla środowiska niż produkcja energii węgla. Jest ona nawet mniej szkodliwa dla środowiska niż energia uzyskiwana z gazu naturalnego czy biomasy, albo też energetyki wodnej. Także jedynie wyprzedza ją energetyka solarna, jeśli chodzi o taki najmniejszy wpływ na środowisko. W każdym razie 205 razy mniej bardziej obciążające środowisko niż węgiel, no to jest faktycznie sporo, biorąc pod uwagę, że głównie w Polsce energia produkowana jest z węgla, a mogłaby być przecież z wiatru. Teraz chciałabym powiedzieć, co ma największy wpływ na negatywne oddziaływanie na środowisko. Najbardziej negatywny, no bo sam proces przemiany energii wiatru w energię elektryczną nie jest przecież w żaden sposób negatywny dla środowiska. To co jest w takim razie? Otóż etap produkcji, te wszystkie elementy konstrukcyjne, metalowe, czy beton, który wspomniałam na samym początku, czy też produkcja polimerów, tu jest właśnie ten moment, w którym najbardziej szkodzimy środowisku. Druga rzecz jest taka, niestety takim najbardziej negatywnym skutkiem oddziaływania jest to, że do działania jest niezbędny pierwiastek o nazwie neodym. Neodym jest takim ciekawym pierwiastkiem, ponieważ należy on do grupy metali ziem rzadkich, w skład których wchodzi 17 pierwiastków. Jak sama nazwa mówi, są to pierwiastki rzadkie, rzadko występujące w skorupie ziemskiej. Tak się składa, że w niewielu miejscach na świecie występuje ten pierwiastek i niestety jego wydobycie, czy ich ogólnie, tych wszystkich pierwiastków 17, wpływa bardzo negatywnie na środowisko, ponieważ proces wydobycia jest bardzo szkodliwy, działa chorobotwórczo, rakotwórczo na ludzi, którzy zajmują się tym wydobyciem, a z tego, co szacuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna, do 2040 roku wydobycie pierwiastków ziem rzadkich wzrośnie czterokrotnie. Drugim ważnym czynnikiem negatywnym jest niestałość źródła energii, bo przecież wiatr nie wieje ciągle. Niestety produkcja energii elektrycznej z wiatru nie ma charakteru ciągłego. Wiatr albo wieje, albo nie wieje. Jeśli chcemy takie turbiny, takie farmy wiatrowe włączyć do systemu energetycznego danego kraju, no to niestety jednak musi to mieć oparcie w jakimś innym, stabilnym źródle, które da się w razie niedoboru tego wiatru, da się załączyć. Są to na przykład elektrownie gazowe, elektrownie atomowe, no i w naszym kraju elektrownie węglowe, które niestety nie są źródłem, które pozwala na szybkie włączanie i wyłączanie. Rozwój energetyki wiatrowej wymusza niejako inwestycje w inne, konwencjonalne bardziej rozwiązania energetyczne. Kolejnym wpływem, jaki ma energetyka wiatrowa, czy też turbiny wiatrowe, jest wpływ na krajobraz. Jedni mówią, że energetyka wiatrowa ma destrukcyjny wpływ na krajobraz, inni z kolei, że nie. No, na pewno jadąc gdzieś za miasto i widząc farmy wiatrowe, jakoś to w taki sposób to nas oddziałuje. Negatywnie, pozytywnie, nie wiadomo, każdy ma inne podejście do estetyki, trudno mi powiedzieć, natomiast założenie jest takie, że wiele krajów, w których są miejsca cenne przyrodniczo, cenne architektonicznie, zakazuje po prostu stawiania farm wiatrowych. Takie rozwiązanie jest stosowane na przykład w nad Loarą, gdzie we Francji położone są te najpiękniejsze zamki, albo też w niektórych rejonach Niemiec, bardzo cennych architektonicznie i historycznie. Kolejnym wpływem to jest wpływ na zwierzęta. Bardzo dużo mówi się na temat tego, że energetyka wiatrowa zabija ptaki. Faktycznie według ustaleń dokonanych przez Służbę Połowu Dzikiej Przyrody Stanów Zjednoczonych wynika, że na terenie USA w ciągu roku farmy wiatrowe zabiły około 234 tysięcy ptaków. Dużo to czy niedużo? Gdyby nie energetyka wiatrowa, te 234 tysiące ptaków więcej by żyła. Natomiast porównajmy to teraz z innymi elementami będącymi niebezpiecznymi dla ptaków. I tak odpowiednio w kolizjach z szybami okien, czy to domów, wieżowców i innych, w innych miejscach zastosowanymi tymi szybami zginęło, uwaga, 599 milionów ptaków. Przypomnę, tam były tysiące, tu są miliony ptaków rocznie. Często mówi się, że koty to są zabójcy. No i faktycznie w tym analogicznym okresie, do którego dotyczyło to badanie, koty zabiły, uwaga, uwaga, 2,4 miliarda ptaków. Czyli na to wychodzi, że koty zabijają 10 tysięcy razy więcej ptaków niż energetyka wiatrowa. Energetyki wiatrowe jakoś wszyscy się czepiają, a kotów no nie do końca. Kolejnym wpływem, jaki ma energetyka wiatrowa,
to wpływ na klimat i pogodę. O dziwo, czego może nie wszyscy wiedzą, faktycznie turbiny wiatrowe mogą wpływać na klimat i pogodę bardziej lokalnie niż globalnie, ale mimo wszystko. I bierze się to z tego, że poruszające się łopaty powodują przepływ powietrza i mieszanie się tego ciepłego z tym zimnym. Dzięki temu na danym obszarze, w którym występują, zaobserwowano, że temperatura w dzień jest troszeczkę niższa, a temperatura w nocy troszeczkę wyższa. I jaki jest tego efekt? Co może nam to dać? Otóż na przykład rolnictwo można na tym skorzystać, ponieważ to, że temperatura w nocy jest ciut wyższa, może uchronić zasiewy od przymrozków, które działają destrukcyjnie na młode rośliny. To taki pozytywny aspekt. I teraz pytanie, co nas najbardziej interesuje, czyli wpływ, jakie turbiny mają wpływ na ludzi i czy mają? Otóż z pomiarów wychodzi, że w odległości 300 metrów od turbiny natężenie dźwięku jest na poziomie 45 decybeli. Czemu o tym mówię? No bo często się porusza taki aspekt, że o, turbiny hałasują i to działa negatywnie na człowieka. Faktycznie, 45 decybeli, czy to dużo? No nie wiem, ruch uliczny, no to już jest powyżej 60-70 decybeli. Z kolei na przykład 1,5 kilometra od turbiny wiatrowej ten dźwięk jest praktycznie już zerowy, tego nie słychać. Często też się wspomina o takim aspekcie jak podświadome uczucie irytacji, które odczuwali ludzie mieszkający blisko turbin. Health Canada w 2014 roku zrobiła testy wśród ludności mieszkającej w pobliżu turbin, farm wiatrowych i wyszło na to, że faktycznie irytacja wśród tych ludzi jest, ale uwaga, o dziwo, irytację to mniej odczuwali ludzie, którzy za to, że te turbiny stały w ich pobliżu, otrzymali jakąś gratyfikację finansową czy społeczną. No jak widać, irytacja też jest pojęciem względnym. Ostatnim aspektem, jaki zamierzam dzisiaj poruszyć, krótce tylko statystyki i dane, i tutaj również posiłkuję się portalem Our World in Data. Pierwszą rzeczą, jaką chciałabym omówić, to moc, która jest zainstalowana w turbinach wiatrowych, uzyskiwana w każdym razie z wiatru, i wzrost między rokiem 2000 a 2023. Jeśli chodzi o Unię Europejską, to z poziomu mniej więcej 20 gigawatów w 2020 roku. Aktualnie szacuje się, że jest to ponad 200 gigawatów. No, wzrost jest znaczący. Na drugim miejscu mniej więcej plasują się Stany Zjednoczone, no, ale to jest duży kraj. Jak widać, Europa, no, wykres mocy 10-krotnie wzrósł przez te ponad 20 lat. Niestety w Polsce w analogicznym okresie nie za bardzo się ruszyło. Jest to pokłosie między innymi różnych legislacyjnych bubli, ustaw i mieszania w ogóle w energetyce wiatrowej i niestety odczuwamy to do teraz. Być może w przyszłości się to zmieni. No, zobaczymy. Drugą ciekawymi danymi dostarczonymi przez wymieniony wcześniej portal jest udział energetyki wiatrowej w całym spektrum energii uzyskiwanym w danym kraju. Taką ciekawostką jest to, że w 2022 roku, bo to był ostatni rok, z którego pochodziły dane, wynikało, że w Danii ponad 50% energii produkowana jest z wiatru. To się nazywa ekologiczny kraj. To jest bardzo płaski kraj z bardzo długą, jak na swoją wielkość, linią brzegową. I faktycznie bardzo duża część tej energetyki jest zainstalowana gdzieś tam na morzach, gdzie ta prędkość jest dosyć duża. W każdym razie myślę, że Dania powinna stanowić taki przykład, do którego powinniśmy dążyć, bo średnia unijna jest gdzieś na poziomie jakichś 15%. Pomyślmy sobie, że skoro Dania ma 50 i strasznie zawyża ten pułap, no to co robią inne kraje, jeśli ta średnia wynosi 15%. Tym aspektem skończyłabym dzisiejszy materiał i tak na zakończenie chciałabym powiedzieć, że stanowił on dopiero pierwszy z kilku części poświęconej energetyce wiatrowej. Na razie mogę powiedzieć, że następne części będą dotyczyły takich zagadnień jak rodzaje turbin wiatrowych, rodzaje farm wiatrowych, ich zastosowania, pewne aspekty legislacyjne i zmiany. Także jeśli interesuje Was ta tematyka, to zachęcam do zapoznania się z kolejnymi materiałami i myślę, że jest to na tyle fascynujący temat, że można by o nim mówić jeszcze całkiem sporo. A teraz bardzo serdecznie zachęcam Was do podzielenia się komentarzem, do lajków i innych tego typu rzeczy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Widzimy się następnym razem.